Hej, witajcie po tej stronie DJ Kompany, jest no Migdal. Bonjour. I przyjaciel Michał. Buenos dias. Ty po rosyjsku powinieneś się witać. A, zdrasujcie. Buenos dias. No. Więc kontynuujemy naszą grę British Empire, Soviet Union i Turcji. Turkia. Turkistan. Turkistan. No, jeszcze nie. Dobra, już powoli. No, dlaczego... Jeszcze jak? Ale zobacz, jaką ma fajną flagę, mi się bardzo podoba. Tam moim zdaniem jest spoko. Taka flaga Japonii odwrócona i ze strzałeczką. Znaczy mi się kojarzy to z pewnym tym austriackim akwarelistą, ale... Tak, mówisz? Tak, które odopina. Ciekawe dlaczego. O, Anschluss! Zabierz mu teraz Austrię. Do it. Znaczy mógłbym to zrobić, bo mi się wypowiadało 20 dni, no ale no Hitler. Może odmówią. Do it. Tak będzie śmiesznie, jak zobaczycie, co ja zrobię. Czy powiesz wojnę na German Reich? No, ale konferencję pokojową, jaką mam w głowie. Mówisz? Znaczy, zabierzesz sobie wszystko. O. Oj. O lol. Całkiem zabawnie. No i będzie zabawnie, jeśli teraz... Zabawnie było nam, że się nie upadnie. No to było całkiem zabawne, moim zdaniem. O, Mendrzukuło, to już mi się trochę zestrał. Ale będzie wojna. Czy masz jakieś w ogóle jednostki na zachodzie, na wschodzie? Nie, po co mi? No okej. Okay. Po nic, absolutnie. Nie przyjmujmy. Dobra, Migdal, my gramy dalej, tak? Ja tylko grzecznie przypomnę rana, którego zrobiłem wcześniej, Japonia pod Stalingradem, ale to tak tylko przypomnę. Tak tylko przypomnienie takie malutkie, co nie? Ja sobie wezmę Road to War na przykład teraz. Na spokojnie pogram. Najwyżej będę na swoich wyspach brytyjskich tylko. Nie potrzebuję być gdzie indziej. Jeszcze jak? No jeszcze jak? W sumie nawet nie zdążył zrobić Anschlussu. No biedak, co nie? Trochę smutek. Smutek, no. Już bardziej zdobyty. Chyba zobaczy. Co mówisz? Tak właśnie patrzę, jak zrobił skurwysyn jedną strzałkę. No cóż. O, odebrali już. No to już? Tak, już zabrali. To tylko na chwilę. Proszę, niech Stany teraz mu powiedzą wojnę. To było całkiem zabawne. Nie uważasz? Ktoś musi powstrzymać tego frajera. Spokojnie, zaraz przynajmniej zdążymy zrobić Anschluss. Czy twój radar jest tak wspaniały w Londynie nadal? Słucham? Twój radar nadal jest tak wspaniały w Londynie? Tak. Jestem wspanialszy, halo. Ja czekam, aż u mnie będą faszyści w końcu mogli przejąć władzę, bo ciągle nie chcą przejąć władzy. Ale przecież masz nową flagę British Empire, jesteś faszystą. Nie jestem faszystą. Znaczy... Faszystą niby jestem, ale żeby zrobić na cokolwiek Wargola, potrzebuję dalej 90%. A, lol. To Anschluss. Nie tak kupo. Nie tak zdążył. I teraz nagle z Wiednia taki rush pod Moskwę. Jakie to by było genialne. No to było piękne. Problem w tym, że zadziałało w drugą stronę. Demand Slovenia. No cóż. Zdarza się po prostu, tak? Jeszcze jak? Może Włochy jeszcze zdążą pomóc? Włochy nie ruszą dupy, ale wypychają go ciągle z tego Berlina. Włochy nie ruszą dupy, bo nie mają granicy. Mają wyjebane. Mają granicę już. Nie mają granicy Włochy. Ze Związkiem Radzieckim. No dobra, ale nie muszą mieć... Muszą, bo inaczej zawsze tak miałem, jak ja grałem, że jak nie mają granicy, to nie ruszą dupy. Będą sobie stali u siebie w kraju. No, okej. Okay. To jest spoko, moim zdaniem. Tak zapewne, nie? Nie sądzisz. Sądzę.
Muszę zlikwidować. ZUS? Nie, to. Aha. Dlaczego chcesz ZUS zlikwidować? Nie wiem. W ogóle? Byłoby śmiesznie. Całkiem zabawnie, nie uważasz? No całkiem, troszkę. Trockrz... Dobra, nie. Trockrz. Trockrzu. Trockrzu. Jeszcze jak? Jeszcze jak? Najbardziej, najlepiej, co nie? Jeszcze jak? Tutaj produkujemy sobie dalej, nie ma co. Co my tutaj będziemy mieli jeszcze do możliwości do zrobienia? To jeszcze nie. W ogóle jest 37, wiecie? No. A jest czyjeś jakimś 41. Coś koło tego. Submarine. Okej, moje wojskie mogą zacząć się szkolić w końcu. I powolutku. Jak tam sobie ci żyje, Turkia? Powolutku. O, Musel robisz. Jaki Musel? Co ty? Ja nie jestem. Musel. Ja nie jestem tyle agresywny. Nie wiem, o czym mówisz. No nie, wcale. No właśnie. No, nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, o co ci chodzi. No właśnie. Typie. A znowu Berlin upadł? Berlin pał. Kolejny raz. Za każdy... O, demand cudę dla... Co? Idzie dobrze. No cóż. Ja sobie spokojnie rosnę w siłę. Ja też. Rośniesz w siłę. Jesteś no, drugim największym tak, dokładnie. Władcą. Dokładnie. Ale zawsze drugim. Chcę, żeby nie było za dobrze. Tak. Nie tak jesteś pierwszy, to jesteś drugi. Dokładnie. Nie wiem, dlaczego cytujesz Dzień Świra? To w Dniu Świra było? No lubię Dzień Świra. Nawet jak jestem pierwszy, to zawsze jestem drugi. Pierwszy w byciu drugim. No i Turkia skończyła wojnę. Widzisz jakiś ciebie słabiak? No nie. Słabiak. Piękne słowo. Może uda mi się zrobić jeszcze nową piechotę w tym czasie? Wybraniecką. To było fajne. Mało mententę? Co pamiętam. Nie, ma jetenty nie robię. Nie ma co. Chodźmy robić mało mententę, jak jest już we frakcji swojej. Tak to my. Jeszcze jak? No jeszcze jak? O. Quite the achievement. Tak to my. Nie wiem, bawi mnie to troszkę. Tak zabawne jest, to trzeba przyznać. No trzeba ci przyznać, że raz w życiu miałeś dobry pomysł. No, raz w życiu śmiesznie wyszedł. Gratulacje. No. Instrukcja 38. Dajmy na pewno to. I chciałbym jeszcze artylerię może? Nie, artylerii nie mogę aktualnie jeszcze. Ale nowy czołg też może się przydać w przyszłości. A ty jak sądzisz? Nowy czołg zawsze jest przydatny, myślę. Ready to move. Mamy się dwie jednostki do wymiany. O, mało intenta. No przecież mówiłem. Czemu nie? A ciebie nie słucham. Ciebie się nikt nie słucha. Jesteś Rosjaninem, pamiętaj jedno. Ciekawe czy wyjdzie. Mała intenta? Myślę, że Czechosłowacja! Czechosłowacja! Szanuję! 20. Tymczasem wszyscy mają w dupie Hiszpanię. No, w sumie tak. Czemu miałby mnie nie mieć w dupie? O, no, ciekawe jak tam mój front japoński. No już o tym mówiliśmy. Znaczy pisał, ten Migdal pisał mi na Steamie. Zdrada! Zdrada! Traitor! 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 Yes, sir! Yes, sir. Proszę mi, ile mam... No, mało w sumie. Ile mam? No, mało. 2000 artylerii potrzebuję. Ile mam? No, mało.
Nie, ja same robię te NKWD dywizje na granicy japońskiej, tylko po to, żeby były. Czemu nie? I tak nie mogą się przez to przebić, debile. To są najsłabsze dywizje na świecie. Teraz powinni zrobić sobie wojnę z Chinami. No. To było piękne. Piękne jak The Man Sudetland. Tak, ciekawy jestem, czy pyknie. Nie wiem, raczej nie. To było zabawne. Ja bym szanował. Aha, ale to się nie rusza w ogóle. Punkcików. Co się nie rusza? Punkcików zabrakło. No chyba tak. No, biedni są po prostu. Przypał troszkę. Tylko trochę. Oś tak szybko zniszczona. Jeszcze nie, jeszcze Włochy. Japonia. No, Japonia, to będzie najgorsze. Ja nie zamierzam wołać dzwonić z Japonią. Kiedyś, jak jeszcze nie umiałem grać i nie pojmowałem czegoś... O, Japan's Build Up. O, Chinese Border Incident. Jak sobie powiedzą wojny z Chinami, ale nie piękne. No to już dam radę wtedy. Taki strzał w kolano. Że nie, kiedyś wysłałem, wiesz, całą armię swoją rosyjską do Japonii, bo zrobiłem desant. Po czym oni zrobili desant za moją armię i zjedli 300 dywizji. Najlepiej. Brzmi dobrze. Co nam szykujesz, Migdale, w najbliższym czasie dla naszych widzów? Ja szykuję odnowienie Imperium Nowosmańskiego. Brzmi dobrze. Aha. Jak smakuje? Całkiem dobrze. Problem jest tylko taki, że będę się musiał napieprzać z Wielką Brytanią, ale nie zrobię tego, bo ja jestem dobry. Z Wielką Brytanią? No właśnie. A ja tego nie zrobię, ja jestem dobrym sojusznikiem, jak wiadomo. Jak wiadomo, że mi wobec. Mówisz najlepszym? Oczywiście, że tak. Skoro tak mówisz, to ja nie mogę nic powiedzieć innego. Nie możesz, absolutnie nie możesz. Wcale Jugosławia nie możesz. Jugosławia? No właśnie. Halo, triggerujesz mi właśnie? Kto ma wiedzieć, ten wie. Triggerujesz mnie? Ja cię bym nigdy nie triggerował, Jugosławia. Ty kurwa. Triggerujesz mnie? Ja tego bym nigdy nie zrobił. Triggerujesz mnie? Ja nigdy nie triggeruję nikogo. Nie? Nie. Na. Europa trochę poczerwieniała. No co mi się tak zdarza? Poczerwieniała ze zazdrości. Ze złości. Hehe. Macie za sankcje jabłek, kurna. Co? O. Uncertain times. Dobra, przygotowują się do dropu. Ja sobie tylko mogę wyobrażać, jak chujowe masz te dywizje, jak masz ich... Nie pokazujesz do 264. Sojusz, nie zruszymy. I co to jest wyposażenie? Minus 60 tysięcy, to przecież dużo. Jeszcze jak? No to będę musiał zrobić to inaczej niż chciałem, ale plan zostaje taki sam, moi widzowie. Moi drodzy widzowie. Moi drodzy widzowie. Plan zostaje ten sam. Tylko czas wykonania się zmieni. Dokładnie. Dobra. Ja bym prosił o obronę za chwilę. To jest Wu-Japan. Wu-Japan? Wu-Japan. 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 Weźmy to sobie. Teraz weźmy... Właśnie nie wiem, co teraz wziąć. No to strzał w stopę będzie chyba. Jeszcze się nie rzucili. Zaraz poszli na coś innego. Nie są pewni. Nie wiedzą, czy tego chcą na pewno. Zastanawiają się troszkę. Jak tam przesadzają? Co się złego może stać? Dokładnie. Division Attrition bardzo z chęcią by sobie zmniejszył. O! Halo, Turkia. Co się dzieje? Ja nic nie robię. Pamiętasz, jak ostatnio widzieliśmy Mexican Syncretist? Tak, było coś takiego, no. To wiesz, że ja mogę to wywołać właśnie? Do it! Chyba to zrobię za chwilę. A pamiętasz może na przykład nasze śmieszne dywizje w Boliwii? Tak. To była dopiero zabawa. To było śmieszne. To było takie śmieszne. Zeżarli nam chyba z 4 czołgi tylko i wyłącznie z tego powodu, że attrition. A pamiętacie może włoski Rzym? Nie.
Soviet bear is growing. Ładny komentarz. No i... War goal się skończył. A kurczę. Króca bomba. Co tu się dzieje? Zupełnie nie rozumiem, co za wandal mógł podnieść tak napięcie światowe? Nie mam pojęcia. No, sobie tu miałem tylko 81%, tak? No właśnie. I teraz poczekajmy na opis tego. Teraz poczekajmy na Stany Zjednoczone. W sumie. Chcesz pozbyć się mojej intencji? Ojoj, znowu widzisz? Znowu Rosjanin jakiś cieniast. No nie? Tum tum tum, I waiting for Freddy. Tum tum tum, en tum tum. Tum tum. Entanta, co? Nie. Nie? Jeszcze nie? Nie. No i jeszcze poczekam sobie, aż będę mógł zdropować się. 20 dni. Czemu nie? Wreszcie mam jakiś poziom tych. Cywilek. Tak mówisz? Mam. Jaki poziom cywilek masz? 13, a zaczynałem z 2. Więc jest trochę lepiej. Brzmi dobrze. Tam. Ready for Rumble. Imperial Ambition. Dobra, nieważne. Zobaczycie niebawem. Zobaczycie niebawem? Brzmi zachęcająco. To spadochroniarze na Tokio? Nie. To by było zabawne. Śmieję się z innej rzeczy, to nieważne. Ważne, tak? Wspiera komunistów w China. No. Ale śmiecie, że oni wzięli jeszcze ten fokus, żeby wspierać komunę. No. Jest taki jak Chinese. Co z tego? Jest into komunizm. Bo jak wiesz, zacząłem wspierać, po czym oni wzięli into komunizm. Komunizm. Chyba mnie jakoś to nie bawi, ale okej. Mam inny humor najwyraźniej. Komunizm. Japan should take the island! Nie wiem, czy to będzie wycofanie tego pana. Japan should take the island! Widzę, że nawet ten sam zjebany humor i oglądamy tego samego człowieka. Dokładnie. Wyc jest w niebie! Dawaj, żupu, co? Co, jak brzuchu? No nie chcę brzuchu. Nie nam dostaniesz. Dlaczego nie? Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. Okej. Do it. Ja też zrobię do it. Do it. Do it. Do it. I mnie nie wołasz? Nie chcesz? Znaczy mam jakby teren do zabrania im. Ale jeszcze chwila. Jeszcze chwilkę. To ustaw się. Muszę się ustawić, bo nie mam tutaj absolutnie żadnego wojska w tym momencie. To się ustawię. Ja w tym czasie zajmę sobie Bożej, Brytanię. Potrzebuję jedną... Jaką Brytanię? Bretonię. Bretonię. Ale w tym czasie... O! Ja jeszcze chyba muszę trzeba jedną... interweniować w tej wojnie. Ja jeszcze muszę jedną śmieszną tam... jedną śmieszną wojnę w tym czasie i zaraz tam przyjdę. Jedną śmieszną intentę. Jedną śmieszną intentę. Czy ja mogę interweniować, ponieważ chciałem wyzwolić alzackich robotników? Nie. Okej. Czasem grzeszę. I tak to zrobię. Okej. Okay. A Rzesza sobie jeszcze istnieje. Ma się dobrze. Zrzeszyli narody, a... Zrzeszone. Co to jest? To jest... Kaboro... O, to moja ziemia, hej. Czemu macie moją ziemię? Ej! Muszę na przykład atakować tutaj. Proszę atakować. Na przykład. O, mogę zrobić sobie cel kolejny. No dobra, wspierajmy tam. Mogę się wycofać z tymi jednostkami, nie za bardzo. No to one umrą sobie. Nie zdarza się. Zdarza się. Dublin. Dublin pał? Dublin pał? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale padnę. Dobra, panowie. Ja. Nie zatrzymywać się. Podążę z drogą rosyjską. Dziękuję.
Dobra, tutaj. O, 12 w sumie. Strasznie mało wojska mam w sumie. A, no tak, jest 37. No tak. No tak. Nagroda, jak chcę ci wysłać karabin. Nie? Jeden, dziękuję. Tak jak nagi miecz. Ten karabin. Rosyjska szabla wolności. Brzmi dobrze. Szabla, chcę ci powiedzieć, że szabla to nie karabin, tak? Ale bagnet! Bagnet. Bagno. Bagno? Jeszcze ja. Shrek? O nie. Nie krzyż, taki ja pierdolę. Za chwilę ci wyciszę. O nie. No. Tyle było. Kończyło się śmieszkowanie. Tak. Jugosławia i i Czechosłowacja. Chcesz Jugosławię za chwilę? Mam nawet chyba, w sensie będę miał chyba na nich ten... No nie musisz mieć na nich klejma. Czemu nie? Bo oni są w wojnie przeciwko mnie. Dobra, zaraz to ogarnę. Na razie muszę się przebić przez Bułgarię. No, na spokojnie. A ogarniasz sobie w ogóle tam jakąś Afrykę? Czy uznałeś, że tak jakby jebać? Tak jakby jebać, wyciągnąłem nawet wszystkie wojska stamtąd. Okej. Wiesz, w Afryki nie trzeba przyjmować, kiedy zajmie się ten... No, przeszło. Francję główną, co nie? No to prawda. Więc wywalone lekko. Bo nie poddają się, jak tylko Paryż zabierzesz. Paryż pał. Mają 60%. To nie tylko Połys. Jeszcze Sudetland. Sudetland. Wywalone na nich. O nie, co wy z tym zrobicie? Muszę wypowiedzieć wojnę, zanim, nie wiem, zjecie to. Przecież ja tylko walczę w tej wojnie aktualnie. To zanim zjesz to, muszę to zrobić. Zrób to. Do it. Dobra, ja sobie biorę styl mil. To jak milk. Czego mi brakuje? Ropy. USA, dajcie mi ropa, dzięki. USA. Widziałem jakiś śmieszny czołg. Tutaj leci. Halo, proszę wracać z śmiesznym czołgu. Tutaj jest odrębne dowództwo. Co? Dajcie mi jakiegoś takiego pojazdu tutaj, żeby był większy atak. I rush! Fallback poszło jakieś dziwne. Okej, okay, jest dobrze. Sufretist. Venezuela. Venezuela będzie moim przyjacielem. Venezuela. O nie! O nie! Wait, what? Czechosłowacja! Co jest nie tak? Dlaczego Czechosłowacja dołączyła do mojej frakcji? O chuj chodzi. Czechosłowacja i Czechosłowacja? Co? 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 Było? Co? Nie wiem, co tu się wydarzyło i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Co? Halo? Tak to my, ale ja nie zapraszałem cię do frakcji, typie. O co chodzi? Ktoś mi wyjaśni? Nie wiem, co dwie Czechosłowacje. Czemu nie? To jest dla mnie co najmniej dziwne, nie wiem jak dla was, panowie. Aha, ja nie... Okay. Was, mojego wroga. No, Rumunię masz do rozwalenia, jeśli później, wiesz? Migdal? Prawda, ale muszę się najpierw troszeczkę skupić na, nie wiem, rozjebaniu początkowych przyjaciół. Masz coś do mnie? Nie, to mój tam przesadzasz. Nie, do ciebie nic nie mam na razie. Co mój to przyjaciel? Ty nie jesteś przyjacielem. No właśnie. Paryż pal. Że... Podejdź do pociąga, gdzie byłeś mały, ty. No cóż. O, Kalle! O, jak miło. Przebitka, gnidy. Wiesz, to zajmijcie natychmiast. Wszystko. Wszystko należy do British Union. Znaczy nie, w sumie nie Unia, tylko Empire. No i tyle by było śmieszki. Mamy tu jakiś fajny... No weźmy sobie stąd wszystkich. Panowie, chodźcie na front, będziecie latać. Gdzie ty latać? Będziecie. Jebane Monte Cassino.
Halo, proszę tak nie mówić. No nie? Agresywny się zrobił trochę. Zrobił się agresywny na tą grę, tym głównym. Agresywny. No niby nie. Halo. A patrzysz na swoją agresywną ekspansję? Na przykład. Czechosłowakie. Weź z Czechosłowakii, zrób człowieku papeta. Ale... O co chodzi z tą Czechosłowakią? Chyba jest Czechosłowakia i Czechosłowak... State, no. State to jest to zło. Złe. Nie, State to jest to, co dołączyło do nas, więc to jest to dobre. A, to jest to dobre. Zniszczyć Czechosłowację! Co to skapitulowała? Ojoj, to już? O. O, nawet nie zdążyłem dołączyć, trochę mi smutno. Nie chciałem odzyskać takie proste, małe tereny, nie! Nie mogę. Wiem. O, mogę. O. No. Boże święty, co my zrobiliśmy z tą serią? To wszystko przez sobie tu miałem. On rozpoczął. Czechosłowakia wzięła White Pisa z Czechosłowakią. Pieprzesz. Przepraszam. I oni sobie teraz jak będą istnieć takie nosie Madziku? Tak! Tak. Ej, ale... No ale ja ciągle walczę z Czechosłowakią State. Nie, właśnie. Czechosłowakia State jest przeciwko nam, przecież ona jest z nami w frakcji. Tak. Jakim kurwą znanem? I ona może ciebie zawołać, nie wiem o co chodzi. Co się wydarzyło? Co? Ej, może White Peace star... koniu, halo. Dziku. Dziku, może White Peace? O co tu chodzi? Nie wiem. Coś mi wyjaśni? Odpowiedziałem na wszystko jest to wolne Gdańsko miast. Idę to Gdańsko zobaczyć. Miast. Gdańsko miast? Tak, wolne Gdańsko miast. Igerman rajś na Syberii. No cóż. Uznałbym, że to też jest całkiem ciekawa odpowiedź. I ta ich stolica, w co to jest w ogóle? W co to jest w ogóle? Birobidzian. Słyszałeś o czymś kiedyś takim? Halo? Chiny, pomocy! Chiny, pomóżcie mi, bo upadam. O nie. Bo to nasz dom, to Polska jest. O! No teraz Polska coś jedzie, stary. To jest już koniec. Dojebamy, nie? To jest dojebamy. Wybierzmy PRL. Do it. Ja ich biję dywizjami, w których mam, uwaga, 6 infantry i 3 żandamerie. No spoko. Spoko, dziku. Spoko, dziku, tak. To jest chyba jedyna słuszna odpowiedź na to. Tak. Tymczasem w Bułgarii. Kurwa, syny się bronią. Ciągle. No. Irak jakoś był łatwiejszy. Ogólnie trochę przywał, wiesz? A nie? Ja bym powiedział wojnę, nie wywołuję wojny w czasie wojny domowej, ale za chwilę Hiszpania będzie moja. O nie! Ładnie wygląda ten napis British Empire. Ale tak seria nie powinna wyglądać z tej gry. Nie, nie powinna. W ogóle. To jest po prostu zło, co się dzieje na tej serii, ale w tym momencie będę was trzymał w niepokoju do następnego odcinka, więc trzymajcie się. No, zobaczcie, jak blisko Turcja jest do zdobycia Sofii. No nie. On na to ciekawie patrzył. Jak była seria z Europki, to zawsze kończył odcinek, gdy wypowiadałem wojnę. Dokładnie, na to patrzył. Więc trzymajcie się i do następnego. No cześć.